Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku na nowym kanale. Czyli to jest teoretycznie pierwszy film, ale jakby kolejny. Witajcie, otóż na moim nowym kanale. Na tym kanale będą się pokazywały tylko i wyłącznie gry. Ja otóż tam jakieś komputerowe sprawy. A tamten kanał postanowiłem sobie zostawię na właśnie takie sobie jak filmy z reala. Wiecie, nie wiem, na przykład jakiś, nie wiem, to dużo jeżdżę samochodem, to może laskę samochodową byśmy spali. Boga jakiegoś, kogoś patrzy. Jakąś traskę z kraju. Tutaj to gadam o dzieci. Ciekawego się gdzie na trasie działo, tak. Tam takie rzeczy są. No i ogólnie tam będę dodawał filmy z reala, tak czy i takie sprawy. Może coś nowego będzie, nie wiem, zobaczymy. Więc ten kanał będzie tylko do gier. Z tamtymi filmami w sumie nie wiem co. Jeżeli ktoś jest nowy, jeszcze nie był na tamtym kanale, to kanał będzie w opisie do kanału oczywiście. Kanał się nazywa Daniel LS. Tak jak ten, tylko że bez games. Właśnie tamtymi filmami, czy po prostu wyłączę w tym kanale, bo jest możliwość ich pobrania, na przykład wrzucenia na ten kanał, tak? Tego co jeszcze nie wiem, to sobie zobaczymy. Dobra, tak będziemy tu w kanale przynudzać. Rozpoczyna dane od. No to co z gry, tak jak obiecałem, wstawię wam gdzieś tutaj teraz. Gdzieś tutaj teraz dostaniecie zdjęcie ekranu z Excela, tak? Mojej tabeli finansów. Oczywiście. Walnej tabeli. To jest do gry, tak? Gier. Do farminga oczywiście daną mapę. Ta akurat nie jest. Mapa to jest wyjątkowo od Curio. Tu jest Venturio. Wyjątkowo. Mapa jest do pobrania, tak. W różnych serwisach. Tak więc co? No tak więc, tak jak mówiłem, będziecie widzieli wszystko, jak to wygląda. Tam wam też chyba zrzut z tej tabelki. Tej. Dobra, tu gdzie też są finanse, też mi podlicza, ale wolę mieć tam, bo tam też mam takie na przykład jak mam to powiedzieć. Ilość zboża, teraz właśnie będę dodawał ilość belek w danym sezonie, jaka była. Tak więc tak to będzie wyglądało. O, aczkolwiek nie wiem jeszcze, czy nie zrobię tak, że nie zrobię tej tabelki tak, jak jest tutaj. Że nie będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i tak dalej. To po prostu będzie na przykład nowe maszyny. Nie, zostanę tak jak teraz. Przemyślę to jeszcze. Oczywiście ta belka się będzie zmieniała tam z biegiem czasu. Teraz będę myślał nad jakimś vlogiem, logo jakiegoś tego kanału, żeby było. Ktoś może wykombinować jeszcze nie wiem. Nie wiem jeszcze jak to będzie. Nie za bardzo za to logo, nie wiem jak to będzie wyglądało. Poprosiłem znajomego,
żeby ktoś tutaj troszkę pomógł robić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Nie mogę mi jakieś zadać. Ból przykazu na wygadańce to chodzi to układać. Co to na tej przyczepie? Zobacz, jak ułożymy górę, to już całkiem. Teoretycznie powiem wam, że tych felek to jest. Trochę ich zgromadziłem. Nie wiem, co z tym będę robił, muszę to przemyśleć. Tam pokazuje, ile tego mam. Piątka, tak. A i właśnie, z tym zbożem, tak. Tutaj sobie wysypałem całą pszenicę. 15 ton bodajże tam było. Już dokładnie wam nie powiem, bo nie pamiętam. Czepę rzepaku tutaj, żebym mógł sobie łyżką nabrać i dać świniom, dokładnie. Tu jest pszenica, tu jest rzepak. Tam jest jęczmień. Tu jest jęczmień, sorry, że tak odbiegłem od pola. Tyle to jest, to jest. Teraz tak. Nie wiem, czy tutaj belek nie będę dawał. Tutaj zboża będę dawał. Bo takie komplikacje. Do zboża mi nadaje, żebym wysłał sobie zboża, nadaje się mi ta wiata. Tamten garaż, tak? Które nie przenika ziarno przez ściany. A właśnie chciałem to wysypać tutaj, na przykład rzepak, jak chciałem wysypać, no wtedy przenika przez ściany. Chciałem wysypać tutaj, no ale mniejsza z tym. Ja chciałem wysypać w ten budynek, wtedy też przenika zboże przez mury. Tak więc no nic, pozostałem na razie przy tej i przy tamtej. Oczywiście jak będzie duża ilość zboża, że będzie prosić po 30 ton na przykład danego ziarna, no to już będziemy wtedy to zasypać. Ale na razie jak mamy tak po te 13 ton, no to jest sensu, żeby wsypać w te silosy. Belek jest tyle, belek naprawdę idzie mało, bardzo mało, powiedział jak na razie. Wrzuciłem jedną belkę, ta belka jest do tej pory. Tu jest oczywiście druga już, bo wziąłem dwie na widły. Ale tak naprawdę to się nie ubywa tej belki. No nie ubywa, bo jeszcze... Dobra, my idziemy z powrotem tutaj na ten. Bo teraz nie jest temat na gospodarkę, tylko chciałem wam mniej więcej pokazać już, jak to wygląda na tej gospodarce. I przez to myślę, że jeżeli to tak będzie się działo, znaczy chodzi mi o słomę, tak powoli będzie trwała, to po prostu, tak jak mówiłem, to w którymś odcinku zastosujemy takie coś, że będziemy po prostu życzać, nie wiem, wynajmować, tak, wynajmować, a dzierżawić, o, może dzierżawić, dzierżawić sobie las gospodarczy od sąsiada, dokładnie stajnie. I będziemy sobie hodować krówki, tak? Tak by za to wyglądało. Chcecie napisać słowy na to. Napisać, jak wam to w ogóle przypada do gustu. No mi się akurat nie by to spodobało, znaczy... Spodobało, nie spodobało. No będzie jakaś taka odskocznia, tak? Bo jeszcze się nie spotkałem, żeby w farmingu tam na 13, 15, 17, to na jednej gospodarce na przykład były świnie i krowy. Świnie i krowy i no tam kury to już takie jest. Nie będę o tym mówił, bo tam tylko się pszenica daje i tam wodę czasami. Nie ma. Nie, są. Nie wiem. Tak więc... No żeby były na jednej gospodarce, tak? Świnie i krowy. Może jest tam taka mapa, ale ja się z taką nie spotkałem osobiście. A powiem wam, że chciałbym na takiej zagrać, no bo wiadomo, macie jedną gospodarkę. Tylko, że to tak wygląda, że jak ktoś nastawia na dużą na przykład hodowlę świn, to ma tylko świnie, prawda? Nie ma tam, że ma parę krówek, parę świnek. To są
małe gospodarstwa, które tak mają. Ale mi się wydaje, że fajniej by tak było. No nie wiem, możecie napisać w komentarzach. W komentarzach, jak wam się to wydaje. Ale myślę, że z dzierżawą będzie spoko. Ale kupić to tak, nie wiem, zobaczymy. Jedziemy sobie. Czy to daleko jeździ? No nie, tak daleko, no ale... Słuchajcie, sobie tu zapnę pasem lekko. Po lekku to zapinam. Na drogę. Cyk, cyk. Tam, ten niepotrzebnie. Ale zapnę go. Bo nie wiem, jak to jakieś tam bywać. Cyk, siadamy. I... Dobra, i pomalutku się... Pomalutku, bez żadnych gwałtownych ruchów oczywiście. Możliwe, że u mnie na kanale się pojawi nowa gra. Czyli jeszcze nie było na moim kanale. Ale to jeszcze zobaczymy, co tam się pozmieniało, jak ona wygląda. Co prawda już grałem w nią. Grałem w grę. Nie przyznałem się tam. Znaczy gdzieś tam chyba na fanpage'u się przyznałem. Ale jak się to mówi, nie nagrałem z niej żadnego odcinka. Miałem zamiar nagrywać, zaraz jak wyszła ta gra. Ale jakoś to tak wychodziło, że ta wersja beta taka była, jaka była. Teraz w sumie już nawet nie wiem, jaka ta wersja. Pas. Za ładnie to wygląda. Tak więc... To by się... Nie będę wam to obiecywał, ale wiem, że się tyle wam się pojawi na pewno. To wam mogę powiedzieć, ale kiedy się pojawi, to nie wiem. Naprawdę. Ale na pewno już nie będzie. Dobra, w sumie zaobjemy sobie tą barkę. Odbiję. Kurde, a tak nie widać, wiesz, barkę mogę. Nie. A, w sumie. Dopuszczał. Dobra. To wam się podoba? Ładnie. To zapinamy. Musimy podpiąć. Jakąś tak. Pracy. Kupiłem. Dobrze. O. Dobra. Tak więc co, my się żegnamy. Zobaczymy ja. Was oczywiście zapraszam do kolejnego. Ale nim przejdziecie do kolejnego, to zapraszam was do komentowania, subskrybowania, o dzwoneczku nie zapomnij, łapeczkę. No, to było na tyle. Tak więc co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.